Wasze czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem parafii wawelskiej i księdzem rektorem Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. W powszechnym doświadczeniu ciemności nocy kojarzą się ze złem. To wtedy bowiem mają miejsca różnego rodzaju wypadki, o których mówił także sam Pan Jezus. Jeżeli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To również w nocy przychodzi często zupełnie niespodziewana śmierć, która gwałtownie przerywa różnego rodzaju plany i przewidywania, jakie za dnia snuje człowiek. Wtedy też w pełni objawia się daremność, wręcz śmieszność ludzkich zamysłów w myśl przypowieści Chrystusa o zamożnym człowieku. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Zazwyczaj w nocy przychodzi złodziej i włamuje się do domu gospodarza. Również w ciemnościach nocy dokonywał się dramat Chrystusa i to także na skutek postawy najbliższych mu uczniów. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, mówił najpierw do apostołów w wieczerniku, a następnie wprost zwrócił się do Piotra ze słowami: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. A była noc, przekazuje nam święty Jan, opisując chwilę, w której Judasz opuścił wieczernik, aby dopełnić dzieła zdrady. Dlatego też właśnie takie doświadczenie ciemności nocnych posłużyły świętemu Pawłowi do opisu nagłości i zupełnej nieprzewidywalności chwili zapadnięcia ostatecznych Bożych wyroków. Sami bowiem dokładnie wiecie, pisał do chrześcijan mieszkających w Tesalonikach, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Zapewne to złe doświadczenie nocnych ciemności doskonale znali również pasterze spod Betlejem. To ono kazało im wiernie stać na straży powierzonej im trzody, aby nie przytrafiło się jej jakieś nieszczęście. I oto nagle, zupełnie nieoczekiwanie, właśnie im, prostym ludziom, zostało dane całkowicie odmienne, wprost wyjątkowe doświadczenie nocy. Nocy cichej i świętej. Cicha noc, święta noc, śpiewamy w słynnej na cały świat kolędzie. Jej wyjątkowość opisuje święty Łukasz w czterech odsłonach. Najpierw jest to noc jasności. Zgodnie z zapowiedzią Izajasza, naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. A święty Łukasz w swej Ewangelii opisuje ziszczenie się tego proroctwa. Naraz stanął przy nich, pasterzach, anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak,
że bardzo się przestraszyli. Niewiele później ta jasność zostanie niejako wzmocniona przez gwiazdę, która przywiedzie do Betlejem mędrców ze wschodu. Dalej, jest to noc Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Oto zwiastuję wam radość wielką, mówi anioł do apostołów, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Po trzecie, jest to noc spotkania z Bożym Synem. Pasterze udali się też z pośpiechem do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. I na koniec jest to noc głoszenia i wysławiania Boga. Najpierw przez aniołów. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, pisze święty Łukasz, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Ale także wysławiali i głosili wielkość Boga sami pasterze, którzy wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Drodzy siostry i bracia, chrześcijanie od samego początku swych dziejów przeżywają tę noc, noc narodzin Zbawiciela świata, strzegąc tej tajemnicy i głęboko zachowując ją w swoim sercu, czego symbolem jest sama bazylika narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, swym kształtem przypominająca twierdzę. I stąd także my, po wiekach od tamtego wydarzenia, 2023 lata od tego pamiętnego, decydującego dla całych losów ludzkości wydarzenia, znajdujemy się w głębi tajemnicy tej cichej, świętej nocy. Nocy jasności, która pozwala nam najpierw odkryć naszą chrześcijańską tożsamość. Nocy jasności, na przekór poczynaniom niektórych, którzy właśnie w tych dniach pragną nas na nowo wprowadzić w czasy ciemności PRL-u poprzez usuwania krzyży i stajenek betlejemskich z niektórych polskich urzędów. A przecież my, chrześcijanie, jesteśmy synami tej światłości, którą jest sam Jezus Chrystus, który powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I dlatego pragniemy, musimy chcieć i pragnąć być coraz bardziej światłością dla tego świata, zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus do swych słuchaczy i uczniów w kazaniu na górze. Wy jesteście światłością świata. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie. Niezwykle syntetycznie tę prawdę o nas, o naszej chrześcijańskiej tożsamości wyraził święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie pisał: wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Jesteśmy synami światłości, bo żyjemy tą prawdą, którą jest sam Chrystus. Żyjemy tą prawdą, unosząc naszego ducha w górę, na skrzydłach wiary i rozumu. Co jakżeż pięknie pokazują najpierw pasterze betlejemscy, którzy uwierzyli słowu anioła i dlatego z takim pośpiechem udali się do Betlejem, żeby spotkać nowonarodzonego Mesjasza Pańskiego. Idziemy także śladami mędrców ze wschodu, którzy rozumem, patrząc na zjawiska astronomiczne na niebie, wyciągnęli wniosek, że właśnie to, co się dzieje, musi być znakiem narodzenia króla żydowskiego. I stąd udali się w poszukiwanie jego, aby oddać mu pokłon. A na koniec: jesteśmy synami światłości, dlatego że mamy nadzieję znalezienia się w światłości wiecznej, zgodnie z tym, co pisał święty Jan w swojej Apokalipsie o tych, którzy dostąpili już szczęśliwości na wieki. Odtąd nocy już nie będzie i nie potrzeba zbawionym światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I właśnie dlatego, drodzy siostry i bracia, że jesteśmy synami światłości i synami dnia, musimy czynić wszystko, by nasza codzienność znajdowała się niejako w blasku betlejemskiej gwiazdy. A to znaczy, musimy chronić się przed różnego rodzaju czerwonymi gwiazdami, znanymi nam z komunistycznej przeszłości, a także przed współczesnymi gwiazdkami, które pragną nas wciągnąć w nieszczęsną ciemność nienawiści, pogardy drugim człowiekiem, przemocy. Odkrywamy tej nocy naszą chrześcijańską tożsamość, otwierając się na Ewangelię, na dobrą nowinę, która obdarza nas radością. Bo chrześcijanin to człowiek takiej radości, która nigdy nie jest jakimś udawanym śmiechem według zasady: im głośniejszy śmiech, tym bardziej pusty. Jakżeż przejmująco o chrześcijańskiej radości pisał Ojciec Święty Franciszek w swej encyklice Evangelii Gaudium opublikowanej 24 listopada 2014 roku na zakończenie Roku Wiary. Radość Ewangelii
napełnia serca oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. I dalej, nasze bycie chrześcijaninem, nasza tożsamość chrześcijańska tej cichej, świętej nocy pokazuje, że musimy spotykać się właśnie z Bożym Synem. A zatem musimy mieć w sobie moc wiary i odwagę ducha, by Go szukać, by wyjść Mu na spotkanie, tak jak to przed wiekami uczynili pasterze, a także mędrcy ze wschodu. W tej samej encyklice Evangelii Gaudium papież Franciszek pisał: zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan. Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie. Przekona się, że On już na Niego czekał i to z otwartymi ramionami. Wtedy jest sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: Panie, pozwoliłem się oszukać. Znalazłem 1000 sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie. Weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona. Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. I na koniec nasza tożsamość odkrywana dzisiaj tej świętej, cichej nocy, tożsamość polegająca na tym, że głosimy Boga, a przez to głosimy prawdziwy i pełny humanizm. I jakże w tym momencie nie nawiązać do słynnego przemówienia świętego Jana Pawła II z 2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu, gdzie papież mówił między innymi: istnieje nade wszystko ów fundamentalny związek Ewangelii, czyli orędzia Chrystusa i Kościoła z człowiekiem, w samym Jego człowieczeństwie. Ten bowiem związek jest kulturotwórczy od samych podstaw. A żeby tworzyć kulturę, trzeba do końca i integralnie widzieć człowieka jako szczególną, samoistną wartość, jako podmiot
związany z osobową transcendencją. Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów, jedynie dla niego samego. Trzeba tego człowieka po prostu miłować, dlatego że jest człowiekiem. Trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną godność, jaką posiada. Otóż ten zespół treści należy do samej istoty ewangelicznego przesłania Chrystusa i posłannictwa Kościoła, bez względu na wszystko, co w tej sprawie wypowiedziały krytyczne umysły oraz czego dokonały różnego rodzaju prądy, niechętne religii w ogóle, a chrześcijaństwu w szczególności. I dlatego bywaliśmy już nieraz w ciągu dziejów i jesteśmy także współcześnie świadkami bardzo znamiennego procesu, zjawiska. Tam, gdzie zlikwidowano odnośne instytucje, tam, gdzie odebrano prawo obywatelstwa treściom i dziejom zrodzonym z religijnej, a w szczególności chrześcijańskiej inspiracji. Ludzie w sposób pozainstytucjonalny odnajdują w nowy sposób te treści poprzez dokonywaną w prawdzie i wewnętrznym trudzie konfrontację między tym, czym jest ich własne człowieczeństwo, a tym, co zawiera się w treści chrześcijańskiego orędzia. Szanowni Państwo, mówił dalej papież, zechcą mi darować ten pasus. Nie chciałem nim dotknąć absolutnie nikogo. Proszę natomiast zrozumieć, że będąc tym, kim jestem, nie mogę zwolnić się od złożenia takiego świadectwa. Zawiera się w nim poza tym ta prawda o kulturze, której nie można pominąć, jeśli szuka się w niej wszystkiego, co ludzkie, w czym wyraża się człowiek, przez co pragnie on być podmiotem własnej egzystencji. Szukając w kulturze wszystkiego, co ludzkie, wszystkiego, w czym wyraża się człowiek, tej cichej i świętej nocy narodzenia Pańskiego, stawiamy sobie i innym pewne istotne i bardzo ważne pytania rodzące się z najnowszych wyzwań bieżącego czasu. Dlaczego? Dlaczego arbitralnie pragnie się ograniczyć liczbę godzin przeznaczonych na katechizację w szkole, podczas których, głosząc prawdę o Chrystusie, głosi się pełną prawdę o człowieku? Dlaczego tym samym uderza się w same fundamenty europejskiej zachodniej kultury? Dlaczego chce się duchowo okaleczać kolejne pokolenia polskich dzieci i młodzieży, jak to już czyniono u nas w czasach PRL-u? I dlaczego nie chce się miłować człowieka w całej prawdzie jego człowieczeństwa, do której należy również wymiar transcendencji, czyli odniesienia człowieka do Boga? Tajemnica cichej, świętej nocy Bożego Narodzenia pokazuje pełną prawdę o człowieku. O tym, jak bardzo Bóg umiłował świat, dając nam swojego Syna. A przez to odkrywamy, jak bardzo cenny, jak bardzo kochany przez samego Boga jest każdy człowiek. I to właśnie jest podstawą chrześcijańskiego humanizmu. Nie możemy zrozumieć siebie bez Chrystusa.
tę prawdę z taką mocą głosił święty Jan Paweł II Wielki 9 czerwca 1979 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie, mówiąc: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. Nie możemy siebie zrozumieć bez Chrystusa, drodzy siostry i bracia, zwłaszcza jako tego, który przyniósł nam wolność. Przyniósł nam wolność wtedy, kiedy się narodził, w tajemnicy swego wcielenia, o czym pisał święty Paweł w liście do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Staliśmy się synami Bożymi, wolnymi ludźmi, dzięki temu, że Chrystus stał się jednym z nas, człowiekiem. Ale także przyniósł On nam wolność wtedy, kiedy patrzymy na Jego dzieło odkupienia, o czym także w tym samym liście do Galatów pisał święty Paweł. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Dzieje chrześcijańskie w swych korzeniach kulturowych Polski to dzieje Polaków, wielu Polaków, którzy umiłowali wolność ponad wszystko, ponad zdrowie i życie. I wiemy o tym dobrze, o tym mówi cała nasza chwalebna historia. Tym większy ból, gdy po dziesięcioleciach zmagań znowu próbuje się nam odebrać lub przynajmniej ograniczyć naszą obywatelską wolność. Skutki tego już są. Niestety, dochodzą do mnie głosy ludzi, którzy naprawdę bardzo cierpią, niekiedy nawet płaczą,
ponieważ nie mogą odmawiać koronki do Miłosierdzia Bożego, łącząc się dzięki transmisji Telewizji Polskiej z tymi, którzy modlą się codziennie w łagiewnickim sanktuarium. A do tego dochodzą inni, prawdziwie skrzywdzeni ludzie, którzy nagle, niekiedy tylko z mediów, dowiadują się o tym, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę utracili pracę. Gdzie tu wolność? Gdzie sprawiedliwość? Tajemnica cichej i świętej betlejemskiej nocy. Jest, jak słyszeliśmy z pierwszego dzisiejszego czytania, z proroctwa Izajasza. Nocą przyjście na świat Boga mocnego, księcia pokoju. Noc zapowiedziana przez Izajasza słowami: wielkie Jego, Boga, będzie panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. I stąd nasza ogromna wdzięczność wobec Boga, wyśpiewana w wielu kolędach, ale między innymi słowami kolędy: niepojęte dary dla nas daje dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy. Kolędy pochodzącej z przełomu XVII i XVIII wieku. Aby człowiek Bogiem był nazwany, jego postać bóstwo przybrało. By nie brząkał niewoli kajdany, słowo Ojca ciałem się stało. Sługa z Pana, ach, odmiana, niesłychane przykłady, by z wdzięcznością dla miłości człowiek w Boga szedł ślady. Więc niech pienia odgłosy idą aż pod niebiosy, niechaj chwała Bogu będzie w niebie, a na ziemi pokój ludowi. I stąd na koniec słowa jeszcze jednej, jakże głęboko polskiej, gdy chodzi o naszą niełatwą, trudną historię, kolędy, które to słowa stają się w tych dniach jedną naszą wielką, błagalną modlitwą. Podnieś rękę, Boże Dziecię. Błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Donasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Amen.